Otwieram 21. sesję Rady Miasta Wąbrzeźno 7. kadencji w dniu 14 września 2016 roku. W szczególności chciałbym powitać wszystkich obecnych radnych na dzisiejszej sesji. Pana burmistrza Wąbrzeźna, pana Leszka Kawskiego, zastępcę burmistrza pana Wojciecha Berezę, wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, panią skarbnik, panią mecenas i to wszystko. Przepraszam bardzo, witam również pierwszego zastępcę komendanta powiatowego Policji w Wąbrzeźnie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na sesji jest obecnych 13 osób. Dwie osoby są nieobecne. Nieobecny jest pan Dąbrowski Wojciech, jest usprawiedliwiony, i pan przewodniczący Radosław Kędzia, który z ważnych przyczyn służbowych nie jest na miejscu dzisiaj w Wąbrzeźnie. Wobec tego uważam, że jest wymagane kworum i możemy obradować, i nasze obrady są prawomocne. Jeśli chodzi o protokół z ostatniej sesji 20, stwierdzam również, że radni nie wnieśli żadnych uwag do tegoż protokołu zgodnie ze statutem Rady Miasta w terminie tam wskazanym, więc uważam, że protokół przez Radę został przyjęty bez poprawek w wersji sporządzonej. Przechodzę teraz do czwartego punktu, przedstawienie porządku obrad dzisiejszej sesji. Wygląda następująco. Po tych trzech punktach, które już zrealizowałem, czytam piąty punkt. Czytam właśnie porządek obrad. Piąty punkt. Informacja o pracy burmistrza Wąbrzeźna w okresie międzysesyjnym. Szósty. Interpelacje. Siódmy. Informacja z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za pierwsze półrocze 2016 roku. Punkt ósmy. Podjęcie uchwał w sprawie. I tu jest pięć uchwał. Pierwsza, zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Wąbrzeźno. Druga, zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Trzecia, udzielenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z powiatem wąbrzeskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1710C, etap trzeci od kilometra 5 plus 110 do kilometra 11 plus 662 i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Czwarta uchwała w punkcie D, wieloletni program zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Wąbrzeźno na lata 2016-2021, i piąta uchwała w podpunkcie E, zmieniająca uchwałę w sprawie składu stałych osobowych stałych Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno. Punkt dziewiąty, odpowiedzi na interpelacje. Punkt dziesiąty, zapytania i wolne wnioski. Punkt jedenasty, zamknięcie 21. sesji Rady Miasta Wąbrzeźno. Taki jest porządek obrad, który państwo radni żeście otrzymali. Czy ktoś z państwa radnych lub pan burmistrz chce wnieść jakieś uwagi lub poprawki do tego porządku? Nie widzę. Wobec tego przegłosujemy porządek obrad, który przed chwilą przedstawiłem. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto był przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przez Radę zatwierdzony jednomyślnie. Punkt następny. Informacja o pracy burmistrza Wąbrzeźna w okresie międzysesyjnym. Tu proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado i szanowni goście. Ostatnia sesja, upłynęło od niej trochę czasu, bo przerwa wakacyjna, więc tych informacji jest sporo. Pozwólcie, że będę starał się wybierać te najważniejsze i może nie wszystkie szczegóły państwu przedstawiać. Akurat państwo radni macie w tabelkach i w tekście wszystko wyszczególnione.
ale oczywiście jeżeli będą pytania o to, żeby coś bardziej przybliżyć, to natychmiast rozszerzę swoją informację. I tak w tym okresie wydano 21 zarządzeń burmistrza. Po kolei pierwsze zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016. Przede wszystkim te zmiany są dokonywane w momencie otrzymywania środków zewnętrznych przez wojewodę, szczególnie na opiekę społeczną. Tutaj macie Państwo wyszczególnione kwoty tych zmian. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw związanych z przeprowadzeniem procedury kwalifikacyjnej celem przyznania nagrody NERSTA. Powołano komisję w składzie, tu również Państwo macie tą komisję podaną. W sprawie udzielenia kolejne upoważnienia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych i takie trzy upoważnienia zostały wydane dla trzech osób. Kolejne zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Wąbrzeźno. Kolejne zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadanych środków transportowych, opłaty od posiadania psa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę Państwa, jesteśmy zobligowani do tego, żeby wyrywkowo co roku takie kontrole prowadzić na terenie gminy, u nas akurat miasta Wąbrzeźno. Przez długi okres, proszę Państwa, takich kontroli nie było. W tej chwili rozpoczęliśmy taką kontrolę na terenie miasta Wąbrzeźno. Dotyczy wszystkich mieszkańców miasta i wszystkich przedsiębiorców. Ja nie mówię, że to się stanie w ciągu roku, bo to jest niemożliwe, ale w przeciągu jakiegoś dłuższego czasu nieokreślonego u każdego z Państwa taka kontrola w tym zakresie może się pojawić. Oczywiście o tym uprzedzamy, umawiamy się, to nie jest znienacka, tak? Weryfikujemy stan faktyczny zgłoszony do Urzędu Miasta. Kolejne, oczywiście tu macie podane Państwo po prawej stronie skład i upoważnione osoby do przeprowadzania kontroli, ale to kontrole nie idą w takim składzie, maksymalnie 3, no może 4 osoby. Jest ich więcej podanych, no bo są urlopy, jakieś zadania do wykonania, więc z szerszej grupy pracowników Pani Skarbnik decyduje, które osoby w danym dniu idą na kontrolę. Kolejne zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu, kolejne takie zarządzenie, kolejne w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy miasta Wąbrzeźno za 2016 rok. Jesteśmy zobligowani do przedkładania takiej informacji i ona oczywiście została przedłożona. Tu macie bardzo skrótową Państwo informację, ale na stronie internetowej miasta jest bardzo szczegółowa informacja o wykonaniu budżetu. Kolejne zarządzenie również zmieniające budżet miasta na 2016 rok. Kolejne w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulica Podmłynnik w Wąbrzeźnie. Skład komisji macie Państwo podany. Kolejna komisja do odbioru zadania inwestycyjnego przebudowa ulicy Towarzystwa Jaszczurczego na odcinku 235 metrów. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw pomiaru czasu przy przemieszczaniu się pomiędzy osiedlami robotniczym Marysieńka i Niepodległości w Wąbrzeźnie w związku z monitorowaniem wskaźnika rezultatu projektu pod nazwą budowa drogi łączącej, nie słychać Panie Przewodniczący? Drogi łączącej ulicę Bukową z ulicą generała Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie. Takie, ten wskaźnik musimy, proszę Państwa, utrzymywać przez minimum 5 lat, czyli od 2013 jeszcze 2 lata. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego do oceny postępów wdrażania strategii rozwoju miasta na lata 2011-30. Kolejne w sprawie nabycia nieruchomości. Tutaj podam, że nabyliśmy nieruchomość od osoby fizycznej za cenę 5880 zł pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Dotyczy to niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni blisko 100 metrów położonej przy ulicy Akacjowej. Jest to wylot ulicy Akacjowej w kierunku Kętrzyńskiego po lewej stronie, gdzie no, chcielibyśmy być może już w roku przyszłym budować ścieżkę pieszo-rowerową, która będzie szła wzdłuż ulicy Akacjowej, patrząc od Kętrzyńskiego po prawej stronie. Za budynkami osiedla Marysieńki będzie dochodziła do ulicy Kiedrowskiego. Jako jeden z wielu odcinków planowanych w roku przyszłym do budowy.
Kolejne zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola miejskiego Bajka w Wąbrzeźnie. Powierzono to stanowisko pani Marzenie Wilkosz na okres kolejnej kadencji od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku. I kolejne zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie. Również to stanowisko powierzono na okres 5 lat pani Aleksandrze Klimek, jednakże nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia funkcjonowania gimnazjum, czyli tak jak dzisiaj wszystko wskazuje, będzie to się odbywało w okresie 3 lat. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Dwóch nauczycieli ubiegało się o ten awans, pani Aleksandra Rudnicka i pani Joanna Kamińska. Z tego co wiem, obie przeszły pomyślnie ten egzamin i otrzymały tytuł nauczyciela mianowanego. Kolejne zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje dotyczą wyznaczenia obszaru rewitalizacji do projektu pod nazwą Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru derewitalizacji gminy miasto Wąbrzeźno. Konsultacje odbyły się w dniach od 18 do 26 sierpnia. Kolejne zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 16 kwietnia w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno. Proszę Państwa, dotyczy to zamówień powyżej 30 tysięcy euro i to zarządzenie wprowadziłem w związku ze zmianą ustawy o zamówieniach publicznych. Kolejne zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej nr 2, środków trwałych i wyposażenia. Komisję macie Państwo podaną. No jest to konsekwencją tego, że pani dyrektor Wróblewska złożyła wniosek do mnie o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, w związku z tym, że znalazła inne miejsce pracy, no i jej wolą było to, żeby właśnie podjąć nowe wyzwania. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa sali gimnastycznej w gimnazjum nr 1. Skład macie Państwo podany. I w sprawie odwołania dyrektora szkoły podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie, mimo że to rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek pani dyrektor, no procedury są takie, że z dniem 31 sierpnia musiałem dopełnić formalności i odwołać panią dyrektor ze stanowiska. I kilka, proszę Państwa, teraz takich informacji. 22 czerwca przekazano plac budowy firmie Eurosystem Rosochowicz Łukasz pod przebudowę ulicy Akacjowej i Topolowej. Zadanie jest realizowane za kwotę 514 556 zł na podstawie umowy, którą zawarliśmy 15 kwietnia. Termin oddania robót wyznaczono do dnia 29 września, więc już niedużo. Jeżeli Państwo tam przejeżdżacie, to z tego co wczoraj widzieliśmy, został naprawdę ostatni fragment ulicy Akacjowej. No i oczywiście wszystkie takie prace związane jakby z porządkami na tych ulicach. Z tego co wczoraj rozmawialiśmy, wszystko wskazuje na to, że prace zostaną zakończone w terminie. 7 lipca ogłoszono pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 miasta Wąbrzeźna przy ulicy Mikołaja Zryńska, określonej działką ewidencyjną nr 1/2 o powierzchni ponad 8000 m2. Przetarg odbył się w dniu 11 sierpnia. Cena wywoławcza to kwota 342 tysiące brutto. Nabywca nabył nieruchomość komunalną o tej powierzchni położonej w tym obrębie miasta za kwotę 352 853 zł. W dniach 27 i 8 czerwca odbył się przegląd ogródków w konkursie ekologicznym pod nazwą Najpiękniejszy Ogródek Wąbrzeźna. Było to jakby pierwsza weryfikacja, druga będzie na jesieni i wtedy zostaną ogłoszone wyniki. 29 i 30 czerwca odbyła się kontrola przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie realizacji projektu pod nazwą przebudowa ulicy Generała Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie. No i oczywiście wypłaty dotacji z tego tytułu. Kontrola zakończyła się, proszę Państwa, bez uwag.
11 lipca przekazano plac budowy przedsiębiorstwu Solgród z Grudziądza pod rozbudowę i przebudowę budynków na potrzeby miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej w Wąbrzeźnie. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 4 600 000 brutto na podstawie umowy, którą zawarliśmy 4 lipca. Zakończenie robót wyznaczono do dnia 7 grudnia 2017 roku. Termin oddania zadania zamawiającemu do dnia 20 grudnia 2017 roku. Roboty idą według nas zgodnie z harmonogramem. Oczywiście dzisiaj Państwo może tego tak nie widzicie, bo to są prace, które trwają w ziemi. Najtrudniej wyjść z tej ziemi. Te prace odbywają się na głębokości ponad 4 metrów od poziomu, od powierzchni, w głąb ziemi. Trzeba było zabezpieczyć wszystkie przylegające budynki, mury tych budynków, aby nie doszło do jakiejś katastrofy budowlanej. Firma robi to bardzo starannie, porządnie. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że oceniamy działania firmy, że są bardzo fachowe, staranne i wierzę, że firma w terminie zrealizuje swoje zadanie. 15 lipca odbyły się obchody Święta Policji w Starostwie Powiatowym, w których wspólnie z zastępcą uczestniczyliśmy. 15 lipca również skierowano do 30 przedsiębiorców, ja skierowałem, proszę Państwa, osobiście, prośbę o wsparcie finansowe modernizacji Ronda Warszawskiego. Chcę Państwu powiedzieć, że po negocjacjach, bo pierwsze kwoty z firmą to były ponad 70 tysięcy za to rondo, 75 tysięcy, o ile pamiętam. Zwróciłem się do 30 przedsiębiorców o wsparcie tego zadania inwestycyjnego. Deklaracja współfinansowania została złożona przez 10 przedsiębiorców na łączną kwotę 37 tysięcy. Te pieniądze mamy, proszę Państwa, na koncie. Po negocjacjach z firmą na zagospodarowanie tego ronda zeszliśmy do kwoty 61 tysięcy brutto. Myślę, że przejeżdżając tamtędy widzicie, że to rondo zmienia się do dnia 20, patrzę na Panią Marzenę. Dziękuję. Tam widzicie takie małe ruiny zamku, kształty jezior, będzie mostek symbolizujący, łączący tam brzegi Jeziora Zamkowego. Ma symbolizować nasze miasto. Myślę, że będziecie Państwo z tego zadowoleni. 21 i 24 lipca odbyły się Dni Wąbrzeźna z głównym koncertem Anny Wyszkoni. Ja nie wiem jak Państwo, ale zbieram gratulacje i od mieszkańców, którzy twierdzą, że warto było, żeby właśnie taki poziom był prezentowany na tych koncertach i żeby to nie był ostatni taki koncert. 22 lipca zawarto akt notarialny na sprzedaż nieruchomości komunalnej o powierzchni blisko 2000 m2 położonej w obrębie 5 miasta Wąbrzeźno przy ulicy Podmłynik. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 136 660 zł brutto. 28 lipca złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach RPO w poddziałaniu kształcenie ogólne, innowacyjna edukacja, projekt pod nazwą Rozwój kompetencji kluczowych uczniów wąbrzeskich szkół. Wartość projektu to ponad 360 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania 342 tysiące z kawałkiem, więc udział gminy miasto niespełna 18 tysięcy złotych. 28 lipca również w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się wystawa prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej pod nazwą Mój Przyjaciel Anioł oraz przy okazji odbyliśmy spotkanie z panią dr Elżbietą Bojanowską, wiceministrem pracy i polityki społecznej. 4 sierpnia odbyło się spotkanie z panem Krzysztofem Lenartowskim, zastępcą komendanta policji w Wąbrzeźnie, którego dzisiaj gościmy na sesji, miło nam, na temat wspólnej realizacji projektu pod nazwą Razem Bezpieczniej i rozumiem, że przygotowujemy się do tego, aby taki projekt został w roku przyszłym wdrożony w naszym mieście. W sierpniu 2016 przeprowadzono monitoring wskaźników rezultatów, pomiarów ruchu, o czym czytałem wcześniej w powołanych komisjach w ramach projektu pod nazwą Budowa drogi łączącej ulicę Bukową z ulicą Generała Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie.
12 sierpnia powołano komisję na podstawie zarządzenia, która dokonała odbioru końcowego następujących zadań inwestycyjnych. To jest przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulica Podmłynnik w Wąbrzeźnie. Roboty wykonywała przedsiębiorstwo robót drogowych Drobut spółka z o.o. z Wąbrzeźna zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa budowlanego za kwotę 764 885 zł brutto. Zadanie zostało wykonane bez usterek i w terminie ustalonym w umowie. Okres gwarancji trwa od dnia 12 sierpnia 2016 roku do 11 sierpnia 2021 roku, a więc 5 lat. Wykonawcę wyłoniono oczywiście w drodze postępowania przetargowego. I drugie zadanie to przebudowa ulicy Towarzystwa Jaszczurczego na odcinku 235 metrów. Roboty budowlane wykonane zostały również przez przedsiębiorstwo robót drogowych Drobut w Wąbrzeźnie zgodnie z zawartą umową za kwotę 57 tysięcy brutto. Zadanie zostało wykonane bez usterek i w terminie ustalonym w umowie. Okres gwarancji również wynosi 5 lat. 16 sierpnia odbyły się kolejne negocjacje z Energą Oświetlenie spółka z o.o. w Sopocie, w wyniku których w dniu następnym podpisaliśmy umowę na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energii Oświetlenie w Sopocie. Ustalono stawkę za jeden punkt świetlny za jeden miesiąc w wysokości 16 zł i 20 groszy netto w okresie do końca tego roku oraz 17 zł i 20 groszy netto w okresie przyszłego roku do grudnia 2017. W umowie określono również, że spółka dokona usunięcia do dnia 31 sierpnia wszystkich awarii powstałych od stycznia do 17 sierpnia, więc w okresie, kiedy umowa nie obowiązywała, nie mieliśmy umowy. Udzielono zamówienie publiczne po zakończonych negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie. Pod tą nazwą zamówienia udzielono właśnie Energię Oświetlenie Sopot. Cena ofertowa 325 tysięcy, rozumiem, za te rok i 4 miesiące. No powiem Państwu, że negocjacje bardzo trudne. Ostatni okres, coraz więcej awarii w mieście, coraz więcej wniosków do urzędu, do mnie bezpośrednio, do wydziału o to, żebyśmy jednak już podjęli jakieś kroki. Powiem, że nie do końca jestem zadowolony z tych negocjacji, tak, bo z kwoty 13 zł za punkt do grudnia 2015 roku ta cena wzrosła teraz do 16,20, a w przyszłym roku do 17,20. Niemniej, proszę Państwa, no zeszliśmy z kwoty ponad 23 zł. Też powiem Państwu, że oprócz tego, że no podpisaliśmy tę umowę, wcześniejsze zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, wiemy, że urząd wszczął nie jeszcze postępowanie, tylko uznał nasze roszczenia za zasadne w zakresie stosowania praktyk monopolistycznych i teraz rozważa, bada dokumenty, czy nie wszcząć postępowania w tym zakresie. No i również prokuratura rejonowa po wyroku Sądu Okręgowego, który wrócił w sprawę, uznając, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, takie czynności prokuratura dalej prowadzi. 16 sierpnia podpisano umowę z firmą Stones Design. To jest firma, która właśnie wykonuje nam rondo. Kwota 61 921 zł brutto. Między 18 a 26, to co już czytaliśmy o komisji, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji w związku z opracowywaniem programu rewitalizacji miasta Wąbrzeźno. Tu apeluję, proszę Państwa, do wszystkich radnych o to, abyście się Państwo jeszcze bardziej w to zaangażowali. My przygotowujemy się do złożenia wniosku w ramach programu rewitalizacji dla Góry Zamkowej, no i tutaj i Stadionu Miejskiego, z tego co dobrze pamiętam, w zakresie rewitalizacji dla obszaru. Przygotowujemy się, proszę Państwa, no i tu prowadzimy wszystkie procedury, które są konieczne do tego, żeby wniosek oczywiście otrzymał akceptację i tutaj w tych działaniach, które kierujemy do Państwa, ja od Państwa radnych przede wszystkim, jesteście reprezentantami poszczególnych środowisk w mieście, abyście no tutaj
swoje siły skumulowali i tutaj byli z nami w bliższym kontakcie, szczególnie w tym projekcie. 22 sierpnia wszczęto procedurę udzielania zamówienia publicznego wartości nieprzekraczającej równowartości 300 tysięcy euro na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla mieszkańców miasta Bomrzeźno właśnie na temat rewitalizacji. Termin składania ofert upływa 16 września, czyli jutro. Podpisano umowę z firmą Polkomtel na dostarczanie internetu dla 62 beneficjentów projektu pod nazwą Wąbrzeźno Online oraz podpisano umowy z firmą informatyczną Solve z Wąbrzeźna na dostarczanie internetu dla kolejnych beneficjentów projektu pod nazwą Równe Szanse na Starcie, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Wąbrzeźnie. 23 sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. 23 sierpnia również w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z poetką polskiej piosenki, z poetą, przepraszam, polskiej piosenki Jackiem Cyganem, połączone z występem laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Rozśpiewane Dzieciaki, którzy wykonali piosenki z tekstami Jacka Cygana. 27 sierpnia odbyły się dożynki gminno-powiatowe w Książkach. 30 sierpnia komisja powołana przeze mnie na podstawie zarządzenia dokonała odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa sali gimnastycznej w gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie. Roboty budowlane wykonane zostały przez firmę usługowo-handlową Anmar za kwotę 558 200 zł brutto, a gwarancja trwa od 1 września 2016 roku do 30 sierpnia 2020 roku. Roboty wykonane zostały bez usterek i w terminie ustalonym w umowie. 31 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisałem list intencyjny w sprawie przebudowy drogi nr 548 Stolno-Pomrzeźno. Dzisiaj mogę dodać, proszę Państwa, że 13 na stronach internetowych Zarządu Dróg Wojewódzkich ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie i na przebudowę drogi 548 ze Stolna do Pomrzeźna. Dla nas bardzo ważny odcinek do węzła autostradowego. Czekamy na efekty i rozstrzygnięcie przetargu. No i pierwsze wbicie łopaty. 1 września w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się Rada Pedagogiczna, której dotychczasowa pani dyrektor szkoły Wiesława Wróblewska przekazała swoje stanowisko pani Katarzynie Wąż. Uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Pani Katarzyna Wąż jako zastępca dyrektora pełni dzisiaj obowiązki dyrektora szkoły. 1 września odbyły się również uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Pod pomnikiem żołnierza polskiego zostały złożone wiązanki kwiatów. Później odbyła się msza za ojczyznę, tak? 3 września w Wąbrzeskim Rynku odbyła się impreza pod nazwą Wąbrzeska Dziesiątka, zorganizowana przez Stowarzyszenie Miasta Aktywni. No, nie byłem obecny, niestety. Przebywałem na urlopie, ale z tego, co mówią mieszkańcy, co mówią moi pracownicy, bardzo udana impreza. Gratulujemy pomysłodawcom. 6 września dokonano wyboru wykonawcy studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego do działania 4.4 Ochrona i Rozwój Zasobów Kultury. Projekt inwestycja w zakresie inwestycji kultury. Zamówienie udzielono firmie Dorfin Grant, Frąckowiak, spółka komandytowa. Cena ofertowa 7749 zł brutto. 11 września odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne przy pomniku pomordowanych w Kurkocinie. W uroczystościach brał udział mój zastępca wraz z panią sekretarz. Dziękuję bardzo. Nie widzę, więc następnym punktem porządku obrad jest informacja z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za pierwsze półrocze 2016 roku. Wiem, że na wspólnych komisjach w dniu 12 września, czyli przedwczoraj, ta sprawa została omówiona. Mogli Państwo zadawać pytania. A więc myślę, że jeżeli dzisiaj nie będzie żadnych pytań, a teraz je wywołuję, to uznam, iż
ta informacja przez Radę Miasta Wąbrzeźno została przyjęta. Jeszcze raz proszę, jeżeli są jakieś pytania. Nie widzę. Uważam, że punkt 7 został zrealizowany. Przechodzimy do 8 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawach. Uchwała pierwsza o numerze 21/103/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2030. Proszę Panie Burmistrzu, kto zabierze głos? Panie Przewodniczący, to w tym projekcie uchwały i również kolejnym dotyczącym budżetu miasta, bo one są ze sobą powiązane, proszę Panią Skarbnik. Tak? Proszę bardzo. Proszę Państwa, wieloletnia prognoza finansowa oczywiście związana bardzo ściśle z budżetem gminy i wskażę tutaj sytuacje, które miały wpływ na konieczność zmiany niniejszej uchwały i propozycja złożona dla Państwa. A więc przede wszystkim wprowadzamy do budżetu kwotę 147 456 zł z tytułu partycypacji w realizacji budowy drogi do Stolno-Wąbrzeźno, droga numer 548. Miasto partycypuje tutaj w budowie chodników i zadanie realizowane będzie to w latach 2017-2019 i to jest główna przyczyna, dla której zmieniamy WPF, ponieważ jutro ten WPF musi być przedstawiony marszałkowi, żeby miał gwarancję, aby ogłaszać przetarg i gwarancję od gmin, że przystąpią do współfinansowania. I finansowanie przedstawia się w następujący sposób. 50 tysięcy w 2017 roku, kolejne 50 tysięcy w 2018 i 47 456 zł w 2019. Oczywiście zakładamy, że te kwoty już po przetargu będą się zmieniać i będziemy aktualizować finansowanie i kwoty, które w danym roku będziemy przekazywać do marszałka. Następna zmiana, którą wprowadzamy do WPF-u, to biblioteka miejska i jej budowa, w związku z tym, że w tej chwili otrzymujemy środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, otrzymujemy środki w kwocie 2 milionów na realizację inwestycji. Zaistniała konieczność zabezpieczenia dla biblioteki kwoty 39 606 zł na nadzór budowlany i taką też kwotę planujemy jako dotacja dla biblioteki. Kolejnym zadaniem wprowadzonym do WPF-u jest przebudowa drogi powiatowej numer 1710 C, etap trzeci, od kilometra 5140 do kilometra 11662 metry oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie wąbrzeskim i do powiatu będziemy przekazywać dotacje w kwocie 626 246 zł. Taką samą dotację powiat przekaże nam w takiej samej wysokości 626 246 zł na przebudowę ulicy 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie. Kwoty oczywiście są według kosztorysów i są kwotami wstępnymi i też będą w trakcie po przetargu aktualizowane i zmieniane w WPF-ie. Pozostałe zmiany w WPF-ie wiążą się z realizacją budżetu, z zmianami, które zostały wprowadzone do budżetu od maja 2016 roku, bo taka była ostatnia zmiana WPF-u do dnia bieżącego. To tyle, jeśli chodzi o WPF. Dziękuję bardzo. W takim razie odczytam uchwałę numer 121/103/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 września 2016 roku. Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2030. Po podstawie prawnej czytamy.
W uchwale nr 15/76/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2030 zmieniającej uchwałę nr 18/88/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 roku i uchwałą nr 19/98/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik nr 2 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt 3. Punkt 3. Załącznik nr 3 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wąbrzeźna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo radni, te załączniki zaktualizowane na wspólnych posiedzeniach komisji w poniedziałek otrzymaliście, więc doskonale są wszystkim znane. Pragnę zaznaczyć, iż wszystkie uchwały, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, były pozytywnie zaopiniowane przez wspólne komisje Rady Powiatu w poniedziałek w dniu 12 Rady Miasta. Przepraszam, w dniu 12 września tego roku. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego podaję pod głosowanie uchwałę, którą przed chwilą przeczytałem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto był przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, iż Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę, którą przed chwilą odczytałem. Następną uchwałą jest uchwała nr 21/104/2016 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Na 2016 rok, przepraszam. Po podstawie prawnej w paragrafie pierwszym czytamy w uchwale nr 15/77/15 Rady Miasta Wąbrzeźnia z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej. I tutaj było 13 zmian wydanych przez burmistrza miasta Wąbrzeźno oraz jedna zmiana wywołana uchwałą Rady Miasta Wąbrzeźno w kwietniu tegoż roku. Dalej czytamy punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 47 739 699 zł 39 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 46 195 321 zł i 39 groszy, dochody majątkowe w kwocie 1 544 377 378 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustęp drugi. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 070 634 zł 39 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1a. Punkt drugi. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 49 339 699 zł 39 groszy. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 4 632 512 zł, wydatki bieżące 44 707 187 zł 39 groszy. Zgodnie z załącznikiem
numer 2. Ustęp 2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 070 634,39 zł zgodnie z załącznikiem numer 2. Ustęp 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 545 950 zł oraz gwarancji w kwocie 0 zł. Ustęp 4. Określa się punkt 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. Punkt 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności w wysokości 106 702,77 zł. Punkt 3. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Paragraf 2. Ustęp 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Punkt 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 720 703 zł. Punkt 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 790 769 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5. Ustęp 2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5a. Punkt 4. Załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały nr 15/77/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta na 2016 rok otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. Tu wcześniej musi być dodany punkt 5. Czytałem na początku punktu 4. Powinno być załączniki nr 1, 2, 3 i 5. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wąbrzeźna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kto z Państwa radnych chciałby w tej sprawie jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego... Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Prosiłabym na pierwszej stronie z uchwały zmieniającej w punkcie dotyczącym zarządzenia nr 36 2016 roku brakuje w kwietniu daty dokładnej zarządzenia i to jest 21 kwietnia 2016 roku. Bardzo tak, ja tu mam zapisane, ale słyszałem, że przewodniczący to na wspólnych komisjach odczytywał już z tą poprawką, dlatego tego nie mówiłem. Wobec tego nie ma zgłaszających się radnych do dyskusji lub do uwag. To z tymi wszystkimi poprawkami, które również wniosła tutaj Pani Skarbnik, kto z Państwa radnych jest za przyjęcie tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto był przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? I widzę, stwierdzam, iż uchwała nr 21/104/2016 Rady Miasta Wąbrzeźno została przyjęta jednomyślnie. Następna uchwała nr 21/105/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 września 2016 roku jest w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z powiatem wąbrzeskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej nr 1710C etap trzeci od kilometra 5+140 do kilometra 11+662 i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Po podstawie prawnej odczytam tę uchwałę w całej treści. Paragraf 1, ustęp 1. Udziela się zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Wąbrzeźno umowy partnerskiej z powiatem wąbrzeskim na współfinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej nr 1710C etap trzeci od kilometra 5+140 do kilometra 11+662 i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
będących chyba powinno być zadaniami własnymi powiatu wąbrzeskiego, bo to są dwa zadania, dlatego proszę chyba, żeby tak poprawić. Będącymi własnymi powiatu wąbrzeskiego. Ustęp drugi. Gmina Miasto Wąbrzeźno zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w roku 2017 w wysokości do 626 246 zł na rzecz powiatu wąbrzeskiego. Ustęp trzeci. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie ustalana po wyłonieniu przez powiat wąbrzeski zgodnie z ustawą numer z dnia 29 kwietnia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wykonawcy robót budowlanych. Ustęp czwarty. Określenie zasad współdziałania przy realizacji zadania, o którym mowa w ustępie pierwszym, nastąpi w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy gminą miasto Wąbrzeźno a powiatem wąbrzeskim. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wąbrzeźna. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przegłosujemy tę uchwałę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa radnych był przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosowania? Również. Stwierdzam, iż uchwała numer 21/105 przez 16 Rady Miasta Wąbrzeźno została przyjęta przez radnych Rady Miasta Wąbrzeźno jednomyślnie. Następną uchwałą jest, przerzuciłem, tak, wiem o co chodzi. Następną uchwałą jest uchwała numer 21/106 przez 16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2021. Tu w tym miejscu dopowiem, iż ta uchwała, ten projekt tej uchwały przeszedł konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i stwierdzam, iż była ona wywieszona na tablicach ogłoszeń od dnia 7 września do 12 września. W tym względzie i do tej uchwały uwag nie wniesiono, więc stwierdzam, iż konsultacje społeczne, ta uchwała przeszła bez uwag. Czytam dalej tę uchwałę. Po podstawie prawnej, paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wąbrzeźna. Paragraf 3. Traci moc uchwała numer 29/215/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Wąbrzeźno na lata 2013-2017. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiem, że pan burmistrz chciał w tej sprawie zabrać głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. No, jedna z uchwał, do której jesteście państwo obligowani do podjęcia raz na 5 lat, aktualizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Oczywiście tutaj mówimy, proszę państwa, o zasadach finansowania zasobu, jego remontów, ewentualnych inwestycji. Mówimy również o zasadach punktowania przy naliczaniu czynszu. Nie ma jakichś rewolucyjnych zmian, natomiast to, co rozmawialiśmy, proszę państwa, na komisjach wspólnych, prosiłbym teraz, abyście oficjalnie przyjęli zgłoszone przeze mnie autopoprawki do tej uchwały, więc w tekście na stronie drugiej, na dole, w ostatniej tabelce, budynki stanowiące w całości własność gminy, lata 2017-23, 2018-22, 2019-21, 2020-20 i 2021 rok, 19 budynków.
Na kolejnej stronie liczba lokali socjalnych, w związku z tym, że planujemy, proszę Państwa, w ciągu najbliższych lat rozbiórkę 5 lokali. Tutaj już nie ujmujemy lokalu przy ulicy, budynku przy ulicy Matejki, który planujemy niebawem rozebrać. Zmniejszy się liczba lokali socjalnych i tak w roku 2017 do 150, 18 143, 19 137, 20 135 i 2021 roku 133 lokale. I w kolejnej tabeli numer 3 stan techniczny budynków. Mówimy o budynkach stanowiących w całości własność gminy z lokalami socjalnymi, o ich stanie jako zły. 2016 pozostaje 5, ale w 2017 w związku z rozbiórką planowaną zostaną 4, 18, 3, 19, 2, 21 i w 2021 planujemy, że takich budynków nie będzie. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o finansowanie remontów w tych budynkach, na dzisiaj stosujemy zasadę, że oczywiście kwoty uzyskane z czynszów przeznaczamy w całości na remonty tych zasobów. Sytuacja, bym powiedział, że jest bardzo trudna, dlatego że z roku na rok zadłużenie mieszkańców w zasobach rośnie. Ono dzisiaj może nie rośnie tak znacząco jak w poprzednich latach, bo zaledwie kilkanaście, ja mówię zaledwie, ale tak nie powinno być, kilkanaście tysięcy w ciągu roku, może 10, 20, 30, zobaczymy jak to będzie na koniec roku, ale w tej chwili już jest to prawie 700 tysięcy złotych zaległości. Gdybyśmy mieli te pieniądze, te lokale naprawdę można by w sposób znaczący wyremontować. Miałyby oczywiście one dzisiaj inny standard. Robimy co możemy w zakresie egzekucji tych środków. TBS, który zarządza tymi nieruchomościami, ja ciągle podpisuję wnioski egzekucyjne, no ale sytuacja jaka jest, Państwo doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. Jeżeli chodzi o inwestowanie w budynki socjalne, zapotrzebowanie na terenie miasta jest w tej chwili około 70 paru rodzin i tak samo w zakresie mieszkań komunalnych jest tyle potrzeb. Proszę Państwa, przewiduję, że jeżeli uda się w jakiś rozsądny sposób, który znacząco nie obciąży budżetu miasta i nie ograniczy inwestycji w tym mieście, podejmę się budowy takich budynków socjalnych czy komunalnych, ale tak jak powiedziałem, no muszę znaleźć na to środki, muszę znaleźć partnera, z którym się dogadamy. Powiem tak, że może słyszycie w mediach, że takie partnerstwa się udają w Polsce również w zakresie budownictwa socjalnego czy komunalnego. Tylko zwracam Państwu uwagę, żebyście, kiedy słyszycie takie informacje, się im dobrze przysłuchali. Dzisiaj potencjalny partner jest zainteresowany wielką inwestycją. Skoro mówi, że mam tutaj podejmować ryzyko na 30 lat, bo tak to z reguły w partnerstwie wygląda, 20-30 lat, to rozmawia o inwestycjach rzędu, nie wiem, 100-200 milionów. My mówimy o jednym budynku socjalnym, bo takie rozmowy prowadziliśmy, proszę Państwa, ponad rok. Jednym budynku i inwestycji rzędu 4-5 milionów. Stwierdzili przedsiębiorcy, że jest to jednak zbyt wielkie ryzyko, żeby przy tak małej kwocie w tak długim czasie oczywiście ryzykować swoje finansowanie, ale no oczywiście nie zaprzestajemy, jeżeli tylko się pojawi taka szansa, to ja gwarantuję Państwu, że do tematu wrócimy, ale nie kosztem budżetu miasta, bo sobie nie wyobrażam, że dzisiaj budujemy budynek socjalny za 5, 6, 7 milionów i w danym roku budżetowym nic na terenie miasta innego nie wykonujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Podczas no właśnie, proszę bardzo, pan radny Śmieszek. W związku z tym już bliskim momentem wyburzenia jednego baraku na ulicy Matejki, czy są już jakieś projekty z gruntem, który ten barak opróżni? Czy po rozbiórce tego budynku, tego gruntu nie będzie tam znacząco dużo i dopóki, proszę Państwa, nie dojdzie do rozbiórki wszystkich budynków przy ulicy Matejki, trudno dzisiaj jeszcze rozmawiać co dalej z gruntem. Grunt na pewno jest atrakcyjny, bo jest centrum miasta. Stałbym na stanowisku, żebyśmy ewentualnie spróbowali przeznaczyć go na tereny mieszkaniowe. Być może znajdzie się również inwestor prywatny, który by chciał to zrobić, ale mówię, to jest jeszcze jakaś perspektywa, nie wiem, może 2-3 lat, no może się uda wcześniej, tak? Ale pamiętajcie Państwo, że kiedy rozbieramy budynek,
to no, musimy zapewnić mieszkania dla osób, które stamtąd wyprowadzamy, a jesteśmy w bardzo jakimś takim trudnym okresie. Jest nawał, proszę Państwa, wniosków do sądu przez prywatnych właścicieli eksmisje. Wszyscy zwracają się wtedy do nas o, zgodnie z wyrokami sądów, o lokale socjalne, zastępcze. My takich lokali nie posiadamy, to się wiąże wtedy z negocjacjami, ewentualnymi odszkodowaniami na rzecz tych właścicieli. No i takich wniosków ostatnio mamy sporo, musimy się z nimi uporać, a tak naprawdę wtedy, kiedy nic nie budujemy, no to rzeczywiście sprawa dla gminy się bardzo komplikuje. Dziękuję bardzo. Czy jest jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Widzę, że wyczerpaliśmy dyskusję. Wobec tego przechodzimy do głosowania. W związku z uchwałą numer 21/106/16, którą właśnie procedujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno uchwałę przyjęła jednomyślnie. Następną uchwałą w porządku jest uchwała w punkcie 8e, czyli ostatnia, zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno. Zgodnie ze statutem Rady Miasta Wąbrzeźno każdy radny ma obowiązek pracy w dwóch komisjach rady. Nowy radny, pan Sławomir Jabłoński, zadeklarował właśnie do przewodniczącego pracę w dwóch komisjach, w Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji, a także w Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa. Wobec tego jest potrzeba podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę, jeśli chodzi o składy tych dwóch komisji. Przeczytam uchwałę. Po podstawie prawnej ona brzmi następującej. W paragrafie pierwszym uchwały numer 2/8/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, ustęp 4 otrzymuje brzmienie: Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji. Przewodniczący Edward Wierak, członkowie Bogumiła Jabłońska, Sławomir Jabłoński, Bolesław Kinsler, Marcin Lewicki, Zbigniew Markiewicz, Leonora Orczykowska. Punkt 2. W ustępie 5. Punkt 2. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa. Przewodniczący Eleonora Orczykowska. Członkowie Bogumiła Jabłońska, Sławomir Jabłoński, Radosław Kędzia, Józef Krawczyk, Andrzej Steinert, Maja Zielińska. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Wąbrzeźno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w związku z tą uchwałą zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam również, że ta uchwała również radni przyjęli jednomyślnie i została przez Radę przyjęta. Wyczerpaliśmy porządek punktu 8, a więc przyjęcie uchwał. Przechodzimy do punktu 9, odpowiedzi na interpelacje. Wiem, że takich nie było, więc ten punkt jest bezprzedmiotowy w realizacji. Przechodzę do punktu 10, zapytania i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby? Bardzo proszę, radny Janusz Śmieszek. Dotarły do mnie takie malutkie skargi i wiem, że również podobne skargi dotarły do pana przewodniczącego Kędzi. Skarżą się działkowcy z działek ogródkowych pod Sitnem na
z jednej strony na jakość wykonanej ścieżki rowerowej, przy wiadomo, że tam została położona nowa szosa i nowe ścieżki rowerowe. Te ścieżki rowerowe obfitują we wiele, że tak powiem, uskoków, krawędzi, a najgorsze co jest, to odcinkami ta ścieżka się zwęża do nawet 70 cm. Wiadomo, że działkowcy na swoich rowerach często, że tak powiem, wiozą swój dorobek działkowy na bagażnikach, czy tam w inny sposób. I poruszanie się po takiej wąskiej ścieżce jest utrudnione. Na domiar złego właśnie, i to jest właśnie ta skarga, że w takich przypadkach zjeżdżają na szosę, a istnieje podobno przepis, że jeżeli istnieje ścieżka rowerowa, to rowerzysta jest zobowiązany jechania po ścieżce rowerowej, natomiast nie może jechać po ulicy. I w tym momencie nasza władza kochana, policjanci wąbrzescy jakby tylko na to czekali i dochodziło no już nawet podobno do faktów karania takich rowerzystów, powiedzmy. Tutaj w tym momencie pan przewodniczący i ja również mielibyśmy prośbę do komendanta policji, aby przepisy traktować troszeczkę, że tak powiem, łagodniej, i jeżeli rzeczywiście to utrudnianie po tej ścieżce rowerowej jest faktem, żeby te przepisy ruchu drogowego tak traktować to troszeczkę łagodniej. Dziękuję. Panie radny, nie trzeba naginać przepisów. Zaraz pan burmistrz wytłumaczy. Dobrze, proszę panie radny, szanowni radni, szanowni goście, myślę, że sobie poradzę, jak nie, to pan komendant mnie sprostuje. Więc proszę państwa, sytuacja jest taka, i żebyśmy mieli jasność z przepisami prawa. Jeżeli jest widoczna ścieżka pieszo-rowerowa z wyraźnym odcięciem traktu rowerowego i pieszego, to wtedy poruszający się rowerem jest zobowiązany do tego, żeby poruszać się ścieżką rowerową, bo ona ma wytyczony trakt i wtedy, kiedy porusza się jezdnią, będzie karany przez policję, bo musi jechać tym traktem rowerowym. Natomiast proszę zauważyć, że w mieście oprócz ścieżek pieszo-rowerowych są takie trakty, na których możemy się poruszać rowerem, bo jest znak poziomy, tak? U góry pieszy, na dole rower. Ten znak jest przecięty, niebieski, okrągły. To znaczy, że pierwszeństwo na tym trakcie mają piesi, ale rowerem również można się poruszać. Ale w takich przypadkach rowerzysta ma prawo poruszać się jezdnią i nie może być z tego tytułu ukarany przez policję. W związku z tym myślę, że takie zdarzenia, jeżeli na początku jakieś tam może gdzieś tam były niejasności, bo ja zgłaszałem też to do pana komendanta Zaleśkiewicza, zostały wyjaśnione i dzisiaj myślę, że nie ma takich przypadków karania, nie może być takich przypadków. A więc jeszcze raz, jeżeli jest znak okrągły niebieski, przecięty poziomo, u góry pieszy, na dole rower i nie ma odróżnienia kolorami traktu rowerowego i pieszego, to poruszamy się rowerem również po tym chodniku, trakcie, z tym, że musimy ustąpić pierwszeństwa pieszemu, ale możemy się poruszać również jezdnią. Natomiast jeżeli mamy znak niebieski, okrągły, przecięty pionowo, gdzie jest wydzielony szlak dla rowerów i dla pieszych, tam musimy się poruszać rowerem po szlaku dla rowerów i nie wolno nam jechać jezdnią. Co do samego ukształtowania tego chodnika i trasy dla rowerów. Rzeczywiście ona jest bardzo taka, bym powiedział, falista.
i pewnie się trudno niektórym jeździ, ale no, ulica już była na pewnym poziomie, pola na pewnym poziomie, zjazdy na te pola no, musiały zostać wykonane. Rzeczywiście my na etapie projektowania bardzo pilnowaliśmy tego, rozmawialiśmy ze starostwem. No, wszystko co mógł projektant to zrobił. To, że ona ma zwężenia, myślę, że nie do 70 cm, ale ma znaczące zwężenia, to rzeczywiście no, drzewa, których nie pozwolono wyciąć, konserwator przyrody nie pozwolił wyciąć. No i tam musiały nastąpić ogromne zwężenia, które na pewno nie są wygodne dla poruszających się tym traktem. Natomiast ogólnie ja bardzo się cieszę z tego, że jest to na terenie miasta. Oprócz tych złych takich sygnałów, bo ja też i od mieszkańców, no panie, jak tu jechać, jak góra, dół, góra, dół. No ale lepsze to niż nic i to, co było do tej pory. A z drugiej strony, jeżeli trudno jedzie się i mamy jakieś tam towary ze sobą na tym rowerze, to pewnie łatwiej rzeczywiście jechać ulicą, aczkolwiek no bardzo trzeba uważać, ruch duży, żeby nie doszło do jakiegoś potrącenia przez samochód. Dziękuję panu burmistrzowi za wyjaśnienie. Myślę, że obrazowo wyjaśnił nawet. Pan komendant, bardzo proszę. No, poczułem się tutaj wywołany do tablicy, a więc chciałbym tutaj sprostować pewne fakty. Bardzo się cieszę tutaj za wyniesienie w słowach pana radnego do władzy tutaj panującej w mieście jako policja. Z tego co wiem, to w państwie polskim obowiązują 3 władze, więc ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Ale dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o kwestię karania, no powiem szczerze, że prowadzimy na szeroką skalę akcję edukacyjno-profilaktyczną i powiem szczerze, że nie dochodziły do mnie jako do komendanta, zastępcy komendanta, jak i do komendanta inspektora Zaleśkiewicza sygnały. Oni właściwym, nie wiem, stosowaniu prawa, a wszyscy z państwa wiemy, że powszechność obowiązywania prawa jednak w pewnych kwestiach nie daje nam wiele możliwości. Ale powiem tylko tyle, że policjanci w swoim wachlarzu narzędzi posiadają również środki oddziaływania wychowawczego. I nie tyle, że ja mogę to narzucić, ale policjanci wiedzą, że w takich przypadkach, w przypadku oddania tej ścieżki pieszo-rowerowej, o której mówił pan burmistrz i pan radny, stosujemy środki oddziaływania wychowawczego, a więc wskazujemy rowerzystom i użytkownikom ścieżek pieszo-rowerowych bądź jezdni właściwy sposób postępowania. Stosujemy pouczenia. Postępowanie mandatowe czy też postępowanie sądowe jest ostatnią jakby po prostu ścieżką, na którą możemy skierować daną sprawę. I proszę mi uwierzyć, jesteśmy naprawdę bardzo wyrozumiali w kwestii progresji posiadanych narzędzi karnych. I jeśli chodzi tutaj o kwestie ścieżek pieszo-rowerowych, o których pan burmistrz wspominał, z wyznaczonym pasem dla ruchu rowerów i pieszych, to musimy się trzymać każdego koloru. Jeśli chodzi o tą ścieżkę, która funkcjonuje na Sitno, to również musimy z tej ścieżki korzystać z bezwzględnym pierwszeństwem dla pieszych. I to są te ścieżki w tej infrastrukturze się z naszej znajdują, żebyśmy chronili w sposób należycie życie i zdrowie mieszkańców. I to, czy ktoś się zmieści na danej ścieżce pieszo-rowerowej, to jest jego własny interes. Bo przypuśćmy, że będziemy jechać teraz samochodem o dużych gabarytach na wąskiej drodze. I co? Też będziemy się zastanawiali, kto ma się czy przejechać. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, każdy, jeżeli widząc, że się nie zmieści w danej drodze, musi zwolnić, a w razie potrzeby ustać. I tak mówią przepisy ruchu drogowego i gwarantuję państwu, że nie zrobimy nic, co by mogło się odbić na, nie wiem, na krzywdzie, na portfelu mieszkańców. Pierw edukacja, pierw profilaktyka, a później przestrzeganie przepisów prawa. Ale dziękuję za wywołanie do tablicy, bo uważam, że temat od dawna gdzieś zaniechany i trzeba było powiedzieć o nim wprost i publicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu komendantowi. Czy ktoś z państwa jeszcze by chciał zabrać głos w wolnych wnioskach i zapytaniach? Bardzo proszę, pan Marcin. Chciałbym podziękować na początku panu prezesowi MSW, panu Kondraciewiczowi za inwestycje na ulicy Mickiewicza, dokładnie pomiędzy blokami, o wymianę w końcu tej pewnej instalacji deszczowej, która no, nękała mieszkańców, ta woda nie spływająca z parkingu, ale jednocześnie chciałbym też zapytać, czy niektóre głosy mieszkańców docierają do mnie, czy stan nawierzchni, jaki pozostanie po naprawie, po wymianie tej rurociągu, no, czy będzie w takim samym stanie, jak był do tej pory, czy tam lepszy. Chodzi o to, że częściowo kostka jest wymieniana na nowych miejscach parkingowych, w dawnym drzewie
wycinane są pasy asfaltu. No, mieszkańcy się pytają, czy to będzie w należytym, że tak powiem, porządku. Nie wiem, czy to pytanie do pana burmistrza, czy tutaj pan prezes. Tak, pan burmistrz, proszę. Pan burmistrz. Proszę państwa, kiedy dajemy zgodę na zajęcie pasa drogowego i wykonanie robót na terenie miasta, oczywiście zawsze zapisujemy w decyzji o przywrócenie do stanu pierwotnego, więc no nie będziemy wymuszać na panu prezesie tutaj, żeby robił coś lepszego. Na pewno chodzi o to, żeby ta przejezdność była, natomiast uspokoję pana radnego, dlatego że jesteśmy na etapie... Czy mieszkańców. I mieszkańców, tak. Że jesteśmy na etapie projektowania ulicy Mickiewicza i tam mówimy o wszystkich wjazdach, tak, które no już mają być tak jak w całym mieście, z kostki kolorowej, czerwonej, to chcemy ten standard utrzymać w całym mieście, także lepiej będzie za chwilę. Proszę jeszcze trochę cierpliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś wolne wnioski? Tak, jeszcze jeden. Chciałbym się zapytać pana burmistrza na temat naszego kochanego Podzamcza. No mieliśmy niedawno tą piękną imprezę biegową, czy tak powiem, te 10 km, ale no mieszkańcy Wąbrzeźna też mnie pytają o, powiedzmy, stan naszej plaży, czy o stan zagospodarowania Podzamcza. Wiemy, że mamy nasz, czekamy na rozstrzygnięcie projektu i chodzi o rewitalizację Podzamcza, ale też no, wielokrotnie mnie pytają, czy pojawią się chociażby jakieś no, miejsce do przebierania się. Chociaż i tak już jest fajnie, jest plaża, jest piasek, są, pojawiły się ławki. Ale nie ukrywam, że to miejsce do przebierania, ja wiem, tu i radny kolega na wiosnę, czy są planowane chociaż na przyszły rok, na przyszły sezon? Proszę bardzo. No dobrze, dziękuję panie przewodniczący i panie radny. Powiem tak, no temat plaży pojawia się, bo odróżnimy sam Podzamcze, jako górę zamkową i odróżnimy plażę, tak? W zakresie jakby samej góry zamkowej, tu jest jakby cierpliwość mieszkańców. Wiecie państwo, że mamy projekt rzędu kilku milionów warty, tak, że w ramach tego właśnie procesu rewitalizacji przygotowujemy się do złożenia wniosku w grudniu, być może również dla tej części miasta i uda się takie środki pozyskać, chociaż dzisiaj wiemy, że one są bardzo trudne do wzięcia. Będzie bardzo duża konkurencja, no i jak to się skończy, czy nam się uda, czy nie, to trudno powiedzieć. To jest jakby fragment całej góry zamkowej, tam ze ścieżkami, przywróceniem mostu zwodzonego, basztą, punktem widokowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby osobnym fragmentem jest teraz też widownia i amfiteatr. I tutaj, proszę państwa, w ramach kultury i projektu na kulturę modernizacji Domu Kultury również wpisujemy przebudowę amfiteatru wraz z widownią. W tej chwili trwa faza projektowania, składanie wniosków jest do 30 listopada i też się solidnie przygotowujemy do tego, żeby taki wniosek złożyć i aby się udało przebudować tak naprawdę w całości, czyli rozebrać istniejący amfiteatr z całym zapleczem, wybudować nowy z nową widownią. I to jest jakby drugi fragment tego Podzamcza i trzeci, którym jest najwięcej pytań. I myślę, że to pytanie pana radnego też do tego zmierzało, co dalej z plażą, no bo plaża w Wąbrzeźnie powinna wyglądać inaczej. Zdaję sobie, proszę państwa, z tego doskonale sprawę, ale też wiem, jak to są ogromne koszty tego, żeby ta plaża no, nabrała innego wizerunku, tak? Chociaż poruszając się po okolicznych miejscowościach gdzieś dalej, no nie wszędzie jest tak, że plaża jest jakby tym centrum rozrywki, spotkań, pobytu mieszkańców, nie wszędzie tak jest. Na wielu plażach, proszę państwa, są one ogrodzone, są pobierane opłaty. Jest gospodarz takiego obiektu, który pobierając opłaty ma środki na to, żeby sprzątać, zadbać, piasku nawieść i tak dalej. Państwo z jednej strony mnie naciągacie i mieszkańcy na to, panie burmistrzu, trzeba o tej plaży coś pomyśleć, ale z drugiej strony ani złotówki nie damy. Ja, proszę państwa, kiedy miałbym wydać 500 tysięcy na plażę i 500 tysięcy na wybudowanie dwóch nowych ulic na osiedlach, to ja stoję na stanowisku, że chcę budować ulicę, bo ta plaża, jak będzie sprzyjała nam pogoda, to może przez
kilkanaście, może kilkadziesiąt dni, 20-30 w ciągu roku będziemy na tej plaży, a później już na niej nie będziemy. Dzisiaj, proszę Państwa, pojechaliśmy wspólnie z panią dyrektor, panem kierownikiem Kurzyńskim z Miejskiego Zakładu pooglądać, jak to wygląda. No widzimy, pozarastane, trzeba to zrobić, butelek natłuczonych, znaki poginęły, pewnie pływają w jeziorze o tym, że zakaz kąpieli psów na plaży. No, co byśmy tam nie zrobili, proszę Państwa, no to niestety szybko jest to w jakiś sposób zniszczone. Tam naprawdę by musiał stać strażnik 24 na dobę, żeby ten obiekt jakoś tam wyglądał. I dzisiaj, mówię to Państwu publicznie, bardzo trudno mi pójść w kierunku tego, że zrobimy plażę taką, która przyciągnie, nie wiem, ludzi z Ameryki, ale my już nic więcej w tym mieście nie będziemy robili. I pytam, ile ta plaża w ciągu roku będzie nam służyła? Ile będzie nam służyła? I to są te dylematy i te problemy, przed którymi stoję, żeby Państwu, proponując inwestycje, no zaproponować wybudowanie sali. Powiem też dzisiaj publicznie, proszę Państwa, rozstaliśmy się z dzierżawcą tego obiektu. Z dniem 31 sierpnia za porozumieniem stron została rozwiązana umowa. Dotychczasowy dzierżawca w rozmowie powiedział, że dołożył do tego interesu w ciągu 3 lat. Że obiekty są w katastrofalnym stanie i jego nie stać na to, żeby to w całości przebudować, bo on mówi, że to jemu by się nigdy nie zwróciło. My przejmując, no z jednej strony startujemy do projektu, tam jest warunkiem to, że musi to być własnością gminy, no może być moje jednostki, a więc w jakiejś części też było nam to na rękę. Tą umowę rozwiązaliśmy, ale ja dzisiaj stoję przed dylematem, co jutro. Bo pani dyrektor przejmując obiekt, już dzisiaj mówi, panie burmistrzu, ale pieniądze na przyszły rok muszą się znaleźć, tak? Bo jeżeli ja mam się tym zająć, to ratownicy, ogrodzenie, sprzątanie, śmieci, wszystko i zaraz dostanę kosztorys na 300 tysięcy i, no, i będę musiał się z tym zmierzyć. Więc ja dzisiaj już stoję przed takim wyzwaniem, co dalej, co zrobić, bo z jednej strony, skoro będziemy remontować amfiteatr, jeżeli wygramy ten projekt, rozbierzemy to wszystko, no to przez rok, można powiedzieć, to zaplecze wokół całej plaży, no będzie w jakimś stanie remontu, więc w tym czasie no, robić plaży też byłoby, na pewno nie byłoby to dobre. Natomiast zainwestować w samą plażę, jeszcze raz powtarzam, ogromne pieniądze, być może, proszę Państwa, jak skończymy ten amfiteatr, zainwestujemy w Górę Zamkową, stworzy się jakiś cały kompleks tego podzamcza, być może to będzie ten kolejny krok wtedy, żebyśmy zajęli się tą plażą. Tylko widzicie, wybudowaliśmy pomost, który stał w wodzie cały, nie mijają 3 lata, on już stoi cały, połowa jego stoi na plaży, tak? Dzisiaj koszt przestawienia go w głąb jeziora, to niewyobrażalne koszty i nie wiem jak to zrobić. Oczywiście mieszkańcy mówią, no panie burmistrzu, chyba nie będzie stał na piasku, nie no, no nie będzie stał, tylko ja widzę, że ta woda tak szybko ubywa, że za chwilę się te brzegi zjadą, tak? Pytają mieszkańcy też o mostek nowy, no bo tamten jest w opłakanym stanie, my go nie, proszę Państwa, nie remontujemy i nie kładziemy tam jakichś dużych pieniędzy po to, żeby na chwilę, mamy bo dzisiaj sygnał tak, że LGD, Lokalna Grupa Działania, gdzieś w listopadzie ogłosi konkurs, w którym wystartujemy, więc najpóźniej na wiosnę wierzę, że ten mostek będziemy robili, ale ja już też dzisiaj patrzę, że ta woda się zawęża, tak? No przy takim tempie opadania wód, no za chwilę będziemy stali na suchym, tak? Pewnie mogli przechodzić sobie po suchym dnie, no ale jeszcze raz powiem takie doraźne rzeczy, jak na sezon dowiezienie piasku, tak? Jak postawienie może tych przebieralni takich, ja wiem jakie one stoją tymczasowe, coś takiego może, proszę Państwa, zrobimy, no żeby się trochę lepiej na tej plaży poczuć, ale jeszcze raz apeluję do wszystkich mieszkańców, proszę o zrozumienie, że poczekajmy chwilę, tak? Jak zagospodarujemy całą górę, jak no, wykonamy te remonty ulic, chodników, tego co Państwo potrzebujecie w mieście, to wtedy być może ten krok w kierunku komfortu, tak? I plaży, czegoś, co ma nam służyć tak naprawdę no, kilkadziesiąt dni w roku, tak? Bo później nas... I proszę? I narty wodne, powiem, że nawet od mieszkańców ostatnio dostałem SMS-ami nagranie, film nowy z Włocławka, na jeziorze włocławskim takie narty zainstalowano.
wysłuchałem, bo leciała relacja w radiu, w telewizji Bydgoszcz na ten temat z właścicielem, bo to nie robi gmina. Nie kosztuje to dużo, bo dla kogo dużo, ale 700 tysięcy akurat na tym jeziorze kosztowało. Od brzegu do brzegu linka ciągnie, można sobie pływać. No powiedzieli, że od maja tam do września, jak jest ciepło, a więc też te 3 miesiące w ciągu roku, ale kosztuje, to nie jest za darmo, jest pytanie, jakie byłoby na to wzięcie. Dzisiaj musimy też pamiętać o tym, że chcemy otworzyć te jeziora, uatrakcyjnić na silniki motorowe. Tu jest, mamy ciągle opór, ja mam opór państwa, niestety, środowisk wędkarskich. Proszę przemyśleć, po to, żebyśmy ściągnęli tutaj kogoś, ludzi, którzy przyjadą na dłużej. Na dłużej mówię na cały dzień, bo nie mamy jeszcze tak rozwiniętej bazy noclegowej, żeby tutaj przyjechać na kilka dni. Ale też są takie możliwości. Nie przyciągniemy nad jezioro ludzi, jak go nie otworzymy na kilka godzin dziennie dla sportów motorowych i dla takich nart, ewentualnie wtedy tylko te narty, proszę państwa, które oglądałem. To jest od razu odcięcie jeziora na szerokości co najmniej 30 metrów, na długości tam 100 iluś metrów, gdzie w ogóle nie można się poruszać w czasie, kiedy są uruchomione te narty wodne. A więc to też jest problem, bo nasze jezioro jest dosyć wąskie. Odcięlibyśmy w jakiejś dużej mierze dużą część tego jeziora. Ale wszystko jest do rozważenia. Oczywiście tam zdecydował się na to inwestor prywatny. Miasto przyzwoliło, tak, pomogło w załatwieniu wszelkich formalności. Gdyby się u nas znalazł, oczywiście byśmy zabiegali o to, żeby taka atrakcja nad jeziorem się zdarzyła. Tyle na dzisiaj. O takich bieżącym poprawie wizerunku plaży będę myślał. Plaża jest też w tegorocznym chyba budżecie obywatelskim, który jutro, dzisiaj się kończy, proszę państwa, głosowanie, ankiet tam, nie wiem, po tych górkach to widać, że są tysiące. Jak się skończą, będzie weryfikacja. Będziecie państwo wiedzieli, jak to się skończyło. Dziękuję. Dziękuję. Czy w punkcie wolne wnioski jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie mogę uważać, iż wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. Wszystkim obecnym na dzisiejszym posiedzeniu dziękuję, tutaj na miejscu, ale także chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Wąbrzeźna, którzy za pośrednictwem Miejskiej Telewizji Kablowej obejrzą posiedzenie dzisiejszej sesji. Wobec powyższego zamykam posiedzenie 21. sesji Rady Miasta Wąbrzeźni. Dziękuję bardzo.